Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to wprowadzenie. Tutaj właśnie na zaproszenie laboratorium przygotowałem wykład, który nazywa się Literatura elektroniczna, laboratorium, eksperymenty i zostałem poproszony, żeby powiedzieć Państwu troszeczkę o takiej strony teoretycznej, wprowadzić do tych zagadnień, które są wymienione w tytule, czyli z jednej strony o pewnych formach ekspresji w polu mediów cyfrowych, ale także, żeby powiedzieć o formie pracy w laboratorium i też troszeczkę skupić się na eksperymentach. Przede wszystkim będę mówił tutaj o projektach, które realizujemy w naszym laboratorium, które nazywa się UBU Lab, które mieści się na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale także, a także o projektach własnych, które gdzieś tam zrobiłem. Także będzie troszeczkę teorii, uruchomię parę programów, także wykład potrwa około 90 minut. Mam około 70 slajdów, więc mam nadzieję, ale będzie się też dużo, będzie też jakby trochę programów uruchomionych, więc niekoniecznie to jest tak, żeby cały czas slajdy i jakiś mój do nich komentarz. Takie hasztagi, słowa kluczowe do dzisiejszego spotkania to z pewnością kultura cyfrowa. Jestem powiedzmy naukowcem, który się zajmuje właśnie kulturą cyfrową i różnymi formami ekspresji. Powiedzmy, jeżeli kulturą cyfrową traktujemy jako takie szerokie pojęcie, wewnątrz znajdują się różnego rodzaju właśnie formy, pola ekspresji. Najbliższe mi są powiedzmy literatura elektroniczna i demoscena. Powiem też o laboratorium i o tym, jakie dzisiaj badania są też prowadzone nad tą formą pracy, właśnie nad mediami cyfrowymi. Powiem o metodologii, którą używam najczęściej właśnie jako badacz, czyli platform studies. Jakbyśmy chcieli to tłumaczyć na polski, pewnie by to wyszło badania nad platformami. Powiem też o kilku gatunkach literatury elektronicznej, przede wszystkim o generatorach tekstu i o grach tekstowych. I wspomnę też o takim trendzie, w którym się też te moje badania, powiedzmy, jakoś najmocniej wpisują. Użyłem tej nazwy angielskiej, ponieważ ta polska nazwa, ciągle nie mogę znaleźć dobrego polskiego odpowiednika, właśnie decentering digital media, nie wiem, jakby znajdowanie, umieszczanie poza jakby tym takim mainstreamowym centrum właśnie tego, co wydarzyło się w mediach cyfrowych. Także na początku będzie troszeczkę więcej, troszeczkę teorii, później spróbuję powiedzieć właśnie o samych projektach, o takich realizacjach. Zacznijmy od laboratorium. Jak już wspomniałem, pracuję, założyłem laboratorium na Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast pracy w laboratoriach nauczyłem się w Stanach Zjednoczonych. To jest ten model, moim zdaniem, tych laboratoriów, które pracują nad kulturą cyfrową, w których prowadzone są badania nad kulturą cyfrową, to jest przede wszystkim rozwinięte w Stanach Zjednoczonych. To są te laboratoria, które powiedzmy ja wizytowałem, w których to pierwsze na MIT, The Trope Tank, w którym robiłem postdoca, czyli tam spędziłem rok, a później jeszcze wracałem. Także byłem na dłuższych pobytach w The Media Archaeology Lab na Uniwersytecie w Colorado. To jest takie najważniejsze, najlepsze właśnie laboratorium zajmujące się archeologią mediów. Także takie niesamowite laboratorium znajdujące się na Carnegie Mellon w Pittsburghu. To się nazywa The Computer Club, z gigantyczną historią od lat 70. właściwie już istniejące. Oni też między innymi zasłynęli tym, że odkryli te prace na Amigę Warhola. W pewnym momencie w archiwum Warhola znaleziono jakieś dyskietki, prawda? Nie wiedziano, co jakby z tym zrobić. Poszli właśnie do komputerowych geeków z Carnegie Mellon i ci ludzie po prostu wydobyli po prostu te prace Warhola właśnie robione na Amigę. I to czwarte laboratorium, w którym też spędziłem dłuższy okres czasu, to się nazywa The Electronic Literature Lab. To jest w stanie Waszyngton w Vancouver. Dla mnie osobiście najważniejsze są te dwa pierwsze laboratoria, czyli The Trope Tank. Uważam to za jedno
z najbardziej eksperymentalnych w ogóle miejsc na świecie, gdzie rzeczywiście można się nauczyć tego podejścia właśnie do kultury cyfrowej. Tutaj takie zdjęcie z tego labu, proszę zauważyć, właśnie w labie te wszystkie rzeczy, które tutaj widzimy, są bardzo istotne. Tak? Tutaj widzicie Państwo retrokomputery. Atari, widzimy Commodore 64, widzimy Apple II, ale też widzimy masę programów, które są w tych pudełkach poskładowane. Widzimy gry arkadowe, widzimy tam także Broadside, czyli takie eksperymentalną poezję, która jest wydrukowana i wisi sobie na ścianie. Widzimy masę narzędzi, różnych instrukcji do używania, różnych programów właśnie hardware'u. Tutaj tak obok jeszcze widoczne są kartridże do Atari 2600. Już nawet z takiego ujęcia widać, co tu się dzieje. Mamy tutaj dużo jakby sprzętu retro, mamy właśnie programy i mamy te archiwalne nośniki, prawda? Kartridże, dyskietki różnego formatu. I to, co jest ważne jakby dla laboratorium, ja też po raz pierwszy, kiedy właśnie wylądowałem tam w Cambridge, zadałem takie pytanie właśnie Nickowi, jak tam wszedłem, mówię Nickowi, czyli szefowi tego laboratorium, że wow, niesamowite muzeum. On powiedział właśnie, że nie, to nie jest muzeum, tutaj to jest laboratorium. My tutaj po prostu pracujemy na tym sprzęcie, tak? Ten sprzęt jest po prostu używany. Muzeum, ten sprzęt najczęściej po prostu stoi gdzieś jest wystawiony i de facto często go nie można używać. Tutaj po prostu w tym kontekście laboratoryjnym tego sprzętu po prostu się używa. Oczywiście to jest tylko część tego labu. On też ma inne sprzęty, inny hardware, ale to, na co jeszcze zwróciłbym uwagę, tutaj widzimy właśnie i eksperymentalną poezję, konkretną poezję wiszącą właśnie na tych broadsides, na ścianie widzimy te gry arkadowe, widzimy kartridże i widzimy literaturę. Czyli to jest to, jak to jest to podejście do kultury cyfrowej, którego też się tam jakoś nauczyłem, tak? Czyli próba zmieszania różnych pól ekspresji, to znaczy nie zajmowania się tylko i wyłącznie grami, nie zajmowania się tylko i wyłącznie literaturą elektroniczną, tylko próba przyjrzenia, porównania w ogóle tych pól ekspresji. Dopiero wtedy te badania po prostu mogą się wydać jakieś takie no, niezubożone, ale właśnie w miarę ciekawe. Tutaj na przykład inne ujęcie, tutaj właśnie gram sobie na konsoli z lat 70. na Atari 2600, także te monitory, właśnie te telewizory, które są używane, one są jakby z epoki, prawda? I też pod spodem cała kolekcja eksperymentalnych książek, tak? Jakby właśnie zwracam na tego typu uwagę, na tego typu jakby zorganizowanie, bo w labie przestrzeń jest bardzo po prostu istotna i narzędzia, które w niej się znajdują. Także z jednej strony mamy strzelanki właśnie z Atari 2600, a pod spodem mamy książki z eksperymentalne książki u LiPo. I taki główny cel właśnie tego laboratorium, The Trope Tank, jak mówię, dla mnie takiego jedno z najbardziej otwartego na eksperymenty w polu mediów cyfrowych, to jest właśnie, jak tutaj mamy to skupienie się na materialności. Tak? Często w ogóle, jeżeli myślimy o mediach cyfrowych, pojawia się to takie słowo wirtualne. I wirtualne często jest kojarzone jako takie w ogóle coś, no nie ma praktycznie żadnego materialnego wymiaru. Oczywiście jest to bzdura. Jakby media cyfrowe wszystkie są zakorzenione właściwie w różnych platformach i badanie tej materialności jest po prostu istotą. Przynajmniej tych właśnie metodologii, które dzisiaj są powiedzmy jakieś takie najważniejsze, najpopularniejsze, jak właśnie platform studies. The Trope Tank oczywiście w samej nazwie są tropy, prawda? Więc tak jak mamy trop
tropy języka. Także w mediach cyfrowych, w pewnych językach programowania występują pewne tropy. Więc naukowcy, którzy zajmują się właśnie, którzy pracują w the Trop Tank, powiedzmy, będą badać te tropy, które pojawiają się w obszarze mediów cyfrowych. Przykładowo, kiedy ja tam byłem, 2013-2014, oni się zajmowali ironią, jakby generowaniem ironii. Pisali takie programy właśnie generujące tekst, które miały generować ten ludzki trop, jakim jest ironia. Tutaj zdjęcia z innego laboratorium, z tego laboratorium w Colorado, z Media Archaeology Lab. To jest, tak jak Trop Tank nie jest za wielkim laboratorium w sensie rozmiaru, tak The Media Archaeology Lab jest naprawdę dużym miejscem. To jest cały duży dom, składający się z kilku pomieszczeń, gdzie zgromadzono właśnie media, sprzęt, który był używany właściwie od końca XIX wieku przez XX do XXI wieku. Są tam osobne sale poświęcone, nie wiem, skanerom, poświęcone maszynom do pisania, komórkom, oczywiście komputerom. Tutaj w tym przypadku mamy salę z konsolami, ale właściwie te media, którymi, ten sprzęt, którymi człowiek się zaczął otaczać, tak jak mówię, właśnie XIX-XX wiek, został tam zgromadzony i to laboratorium jest uznawane za jedno z takich najważniejszych właśnie w tym kluczu. Oczywiście cały ten sprzęt, wszystkie te urządzenia działają. Można je sobie tam odpalać i pracować na nich. I studenci, i naukowcy, którzy przyjeżdżają z całego świata, tam po prostu właśnie na tym sprzęcie po prostu prowadzą badania. Na przykład kiedy ja tam byłem, były prowadzone badania na przykład nad skanerami, nad tym, jak się skanery po prostu... Jak ta technologia po prostu się rozwijała. Więc on jest, powiedziałbym, bardzo szeroko pojęty. Inaczej niż na przykład The Trop Tank, który raczej skupia się na tych eksperymentach, podczas gdy tutaj właśnie mamy takie, jak mówię, bardzo, bardzo dużo, dużo szersze ujęcie. Tutaj mamy z tej też The Media Archaeology Lab zdjęcie z tej głównej sali. I pokazuję go dlatego, żeby proszę zwrócić się Państwa uwagę na to, jak te komputery jakby wyglądają. Znaczy, to są najczęściej, to jest najczęściej amerykański sprzęt, najczęściej firmy Apple, zresztą i w The Trop Tank także jest to jedna z dominujących, powiedzmy, jakichś tam technologii i pewnego podejścia do sprzętu. Mówię o tym dlatego, że to będzie różnić nasze podejście do sprzętu. No, czym to podejście się charakteryzuje? No tym, że właściwie cały sprzęt, cały hardware mamy zamknięty w boksie. I ten boks najczęściej nie jest w ogóle otwierany. Znaczy, amerykańskie po prostu korporacje serwowały jakby gotowe urządzenia, które po prostu kupowało się w sklepach i de facto do tego były oryginalne programy, oryginalny software, po prostu którego się używało. I laboratorium właśnie na MIT i wszystkie inne te laboratoria właśnie w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo dużo, po prostu gromadzą tego typu rzeczy, jeżeli zajmują się właśnie historią, prawda? A tak jak już tutaj widzieliśmy, mam nadzieję, że w ten sposób udaje mi się to przedstawiać. Jakby historia dla mediów cyfrowych jest bardzo ważna. Nie liczy się tylko to, co się dzieje dzisiaj, tak? Ale nowoczesny sprzęt, ale także poznanie tej właśnie materialności, jak to się po prostu rozwijało. Więc gdybym miał wskazywać na takie główne różnice, powiedzmy, pomiędzy tym, co dzieje się właśnie w Stanach Zjednoczonych, w tym centrum, skąd to oddziaływało, to jest właśnie to podejście do technologii, do hardware'u, do platform właśnie. Proszę zobaczyć, tutaj są z jednej strony komputery podłączone do najczęściej oryginalnych monitorów dedykowanych do tych komputerów. Podczas gdy zobaczycie Państwo, jak na przykład wygląda nasze takie archeologiczne właśnie podejście, jak mówiono, się po prostu będzie bardzo różnić. Te laboratoria oczywiście są super ciekawe i można by im poświęcić bardzo dużo czasu, wnikając po prostu w szczegóły, ale tego robił tutaj po prostu nie będę, ponieważ nie mam na to czasu. Idźmy tutaj do Polski, właśnie zbierając to doświadczenie na tych amerykańskich uczelniach, próbowaliśmy otworzyć jakby takie laboratorium podobne, zajmujące się właśnie kulturą cyfrową, tą współczesną, ale też
ale też historią. Nazwaliśmy to UBU Lab. Przez UBU rozumiemy przede wszystkim eksperyment i lokalność. Eksperyment, jak wiadomo, tu odnosi się do dzieła Alfreda Jarry, które tak naprawdę ono w dużej mierze zainicjowało później, albo przynajmniej można powiedzieć, że wpłynęło bardzo mocno na ruchy awangardowe w XX wieku. To dzieło jest samego końca XIX wieku, natomiast dadaiści czy surrealiści bardzo się inspirowali właśnie UBU. A druga sprawa, szukając tej nazwy, właśnie chcieliśmy takiej nazwy, która będzie gdzieś znacząca za granicą, także po prostu chcemy prowadzić te badania na poziomie właśnie międzynarodowym, więc UBU dzieje się w Polsce, tak? Znaczy, wiadomo, w Polsce, czyli nigdzie, tak jest napisane w podtytule tegoż utworu, więc to natychmiast się po prostu kojarzy odbiorcom, jeżeli to gdzieś za granicą po prostu pokazuje, natychmiast po prostu właśnie to UBU jest kojarzone po prostu z Polską, zresztą jak wiemy, Polacy mają obsesję na punkcie tego utworu, w ogóle na punkcie utworów napisanych przez jakichś zagranicznych autorów, które dzieją się na przykład w Polsce albo opisują Polskę. Tu mamy ten właśnie przykład, prawda, że właśnie Francuz poświęcił utwór Polsce, jakkolwiek on jest opisany, ale to właśnie w Polsce mamy operę, to w Polsce mamy komiks, to w Polsce mamy film pełnometrażowy oparty na UBU, więc jest to taka nazwa dla nas znacząca, ale przede wszystkim oznacza dla nas eksperyment i też w internecie można znaleźć założoną przez Kenneta Goldsmitha stronę UBU Web, która gromadzi najważniejsze, po prostu można powiedzieć, jakby to powiedzieć, dane, tak, na temat właśnie awangard XX i XXI wieku. Są tam pliki audio, są tam teksty, manifesty, całe książki i tak dalej. Myśmy sobie wyznaczyli takie cele. To jak przede wszystkim działają laboratoria, ja tutaj zwracam na te trzy aspekty. To jest i badanie z jednej strony, to jest produkowanie i nauczanie. Tak? To jest to, jak działa laboratorium właśnie w takim kontekście amerykańskiej uczelni, prawda? Czyli mamy tutaj te trzy elementy, one muszą być zrównoważone. To znaczy, jeżeli będziemy przeciągać to, że to idzie w kierunku, nie wiem, nauczania, tak, dydaktyki, to po prostu trochę nie będzie sensu, prawda? Tutaj musimy jakby zrównoważyć, jakby przy pracy takiego laboratorium należy właśnie zwrócić uwagę na to, żeby tutaj odbywał się po prostu odbywał się właśnie badanie, odbywał się research, żeby nastąpił ten element produkcji. W takich laboratoriach jak najbardziej się po prostu produkuje, czy to utwory, czy różnego rodzaju właśnie programy, software. I z drugiej strony wykorzystuje się do uczenia. Na takie uczelnie jak MIT najczęściej nie ma w ogóle takich regularnych zajęć, jak my tu znamy z polskich uniwersytetów, czy europejskich w ogóle uniwersytetów, prawda, gdzie jest wykładowca, jest taka sytuacja jak teraz, ja, prawda, że mówię że wykładowca mówi do studentów, studentek siedzących, prawda, na sali wykładowej, tylko ludzie po prostu pracują w takim kontekście laboratorium. Tak? Mówi się, że najmniej skuteczną formą przekazywania wiedzy jest właśnie wykład. Tam się 10% zostaje tak naprawdę z tego, z badań wynika, podczas gdy właśnie taka praca oparta na produkowaniu, na wykonaniu pewnego jakby pewnego zadania jakby jest najbardziej skuteczną. Tak? Więc stąd też ten model laboratoryjny tak mocno się przyjął właśnie tam. Moim zdaniem Europa pod tym względem jest, to porównuję, bo wielokrotnie czy na różne szkoły letnie latałem, czy na różne właśnie jakieś takie zaproszenia tutaj w Europie. Europa jest mocno teoretyczna po prostu, tak? Podczas gdy Stany Zjednoczone są bardzo mocno po prostu praktyczne i nie przez przypadek ten model właśnie pracy właśnie laboratoryjnej wykształcił się przede wszystkim tam. No i myśmy otrzymali przestrzeń. Jakby przestrzeń jest to jedna z trzech kluczowych, jeden z trzech kluczowych aspektów po prostu zorganizowania laboratorium. Ją trzeba przemyśleć, ją trzeba po prostu zorganizować. I myśmy otrzymali kilkadziesiąt metrów kwadratowych od uniwersytetu, kiedy w ogóle to wszystko powstało dzięki grantowi, który otrzymaliśmy od ministra nauki.
I wyszczególniliśmy takie 5 części, które będą nam potrzebne. W ogóle to już była praca pewna wykonana, prawda? To znaczy te wszystkie firmy projektowe, które przychodziły, z którymi się spotykałem, one myślały w kategoriach dydaktycznych. Po prostu jakie wszystkie projekty, które dostałem, były na początku dydaktyczne, tak? W sensie ławki poukładane tak, żeby po prostu, żeby w nich mogła się odbywać dydaktyka. Nam nie o to chodziło, tak? Jakby traktuję to jako pewne narzędzie właśnie do dydaktyki, i do badań, i do jakby produkowania pewnych rzeczy, więc trzeba było to w inny sposób zorganizować. I wyszczególniliśmy, jak mówię, takie 5 części. Z jednej strony zrobiliśmy jedną ścianę z retrokomputerami, z historią jakby sprzętu, drugą z nowoczesnym sprzętem, następnie tutaj, gdzie jest ta trójka, taki blok warsztatowy, następnie tak bardzo ważną i bardzo istotną w ogóle aspekt każdego laboratorium, czy taką przestrzeń socjalną, gdzie ludzie w ogóle się gromadzą, tak? Tam właśnie, ja czytałem bardzo wiele wywiadów z ludźmi prowadzącymi laboratoria i w ogóle oni często powtarzali, że tak naprawdę odpowiadając na pytanie, na przykład, co czyni wasz lab labem, oni mówili ekspres do kawy, tak? Po prostu, że jest miejsce, gdzie po prostu ludzie jakby się gromadzą, tak? To znaczy nie tylko wpadają na chwilę i uciekają, prawda? Ale jest to miejsce, powiedzmy, w miarę jakieś takie socjalne, tak? Taka po prostu, że tam się ludzie powiedzmy gromadzą, i biuro, biblioteka jako coś, co gromadzi i książki, i programy, i jest używane też właśnie jako pewne narzędzie, prawda? Tak wygląda ta nasza część właśnie retro. To jest około 12 stanowisk. Tutaj jak widać, przede wszystkim są telewizory. One są ustawione tak od sprzętów najstarszych. Tam są na początku konsole Atari z lat 70., później przez komputery ZX Spectrum, 8-bitowe komputery osobiste, które weszły, powiedzmy, do naszych domów, tak, jako jedne z pierwszych właśnie w latach 80. Później są 8-bitowe Atari, później są platformy, powiedzmy, wyższe, czyli 16- i 32-bitowe. I na koniec mam trochę sprzętu tego amerykańskiego, prawda, czyli Apple II, Macintosh Classic i te późniejsze Apple. No tu przykładowo uruchomiony. Właśnie to, na co zwracam uwagę, tutaj jakby chodzi Atari Falcon i Atari ST, ale one chodzą na telewizorach, tak? Prawdopodobnie gdybyśmy się znajdowali w Stanach Zjednoczonych, do tego byłyby dedykowane monitory. Natomiast na tym właśnie polega archeologia mediów, że my tutaj w Polsce, jako w takim dosyć jednak ubogim kraju, prawda, wtedy używaliśmy tego sprzętu po prostu na telewizorach. Wokół tego telewizoru gromadziło się, że tak powiem, bo to było takie ognisko domowe, prawda? Oczywiście, jeżeli ktoś miał więcej pieniędzy, kupował sobie monitor. Często ten monitor kosztował także bardzo dużo. Tutaj mam przykładowo, kupiłem od kolekcjonera. To jest też bardzo ważny w ogóle ten aspekt w ogóle kupowania tego sprzętu i właśnie tej zachowania tej archeologii mediów, prawda? Tutaj na przykład od kolekcjonera Krogulca kupiłem Amigę 500, to też tutaj stoi, właśnie z monitorem rozwalonym. Ten monitor jest absolutnie rozwalony, prawda? Zresztą on mówił, że najczęściej te monitory, te klapki zawsze się po prostu rozwalały i one takie są. Myśmy też ich nie czyścili po prostu, tak? One są takie, jakie właśnie od tych kolekcjonerów nam udało się po prostu kupić. I co jeszcze takie widoczne, przykładowo tutaj przy Atari ST, ten box, który to jest nowoczesny sprzęt, wyprodukowany też przez polskiego, powiedzmy, no nie wiem, właściwie, no, nie wiem jak nazwać, lotarka, człowieka, który zbudował właśnie imperium, produkując właśnie takie peryferia do retrokomputerów, od którego właściwie ludzie z całego świata kupują. Więc tutaj widać na przykład przy Atari jest właśnie Ultra Satana, to też ma super ciekawe nazwy, czyli emulator stacji dysków, prawda, że nie używamy tego sprzętu na przykład z tych oryginalnych stacji dysków. Też możemy to zrobić, one są sprawne, natomiast to trwa i lata i tak dalej, tylko właśnie jakby
próbujemy tego używać w taki sposób, jak dzisiaj tego używają twórcy, ponieważ te komputery są ciągle żywe, ten sprzęt jest ciągle żywy, ludzie go ciągle używają. Kiedy myśmy pojechali właśnie wizytować The Media Archaeology Lab i zabrałem tam demoscenerów, ja później opowiem, czym jest demoscena, czyli ludzi, którzy aktywnie rzeczywiście używają tych komputerów do produkcji, do twórczości, to oni powiedzieli, że tam po prostu można, to wszystko się kurzy, tak? To w ogóle tylko się kurzy, tak? Po prostu. Dopiero właśnie użycie tych peryferii, prawda, które produkowanych współcześnie, prawda, daje nam tą możliwość. Ale zobaczcie Państwo, też u góry mamy i dyskietki, mamy też na przykład maszyny do pisania. Dla mnie jest bardzo ważny ten proces, żeby pokazać też na przykład studentom podczas dydaktyki właśnie, jak się rozwijał word processing. Mamy tu elektryczne maszyny do pisania. To są takie maszyny, które wymazywały jeszcze tekst, prawda, tym się charakteryzowało tych analogowych. Więc to, co robimy w naszym labie, to jest archeologia mediów, tak pojęta, jak właśnie, jak to rozumieli jej główni, że tak powiem, teoretycy, między innymi Zieliński, Ernst, Parika, z tych młodszych po prostu autorów. Nie mam też czasu, żeby o tym więcej opowiadać, bo idziemy do dalszych rzeczy. To jest ta część socjalna z konsolami i z właśnie ekspresem, tutaj udało się zgromadzić właśnie konsole, tak, czyli też od lat 70. do dzisiaj mamy około 20 powiedzmy urządzeń, też z takim nastawieniem na to, co było popularne tutaj, czyli też klony, też takie właśnie, powiedziałbym, do it yourself podejście do sprzętu, prawda? I tutaj można sobie po prostu pograć na te gry właśnie na oryginalnym sprzęcie, nie na emulatorach, ale właśnie na oryginalnym sprzęcie. Tutaj taka część właśnie biurowa, ale też właśnie, jak mówię, mam miejsce dla, powiedzmy, kogoś, kto by do nas chciał przyjechać robić badania, także Państwa zachęcam, jakbyście Państwo chcieli właśnie jakieś, nie wiem, postdoki albo inne programy właśnie badawcze robić na tym sprzęcie, bo on jest po to, żeby go po prostu używać. I książki na temat mediów cyfrowych, ale też programy. I tutaj część warsztatowa, tutaj może się, powiedzmy, pomieścić 16 osób, tutaj rzeczywiście robimy, z jednej strony jakby spotykamy się jako zespół, tak, ale też na przykład prowadzę jedne zajęcia z kultury cyfrowej właśnie tutaj. Tu może tak skromnie wyglądać na tym zdjęciu, ale z takim super nowoczesnym sprzęt do właśnie VR-u. Stworzyliśmy taki box. Kuba Wojnarowski, który jest członkiem naszego zespołu, opracowuje właśnie utwór taki VR-owy na tę konkretnie przestrzeń, prawda? Z tymi polskimi drzwiami, one to się wszystko po prostu będzie w tym jego utworze pojawiać. No i teraz tak, powiedziałem, że super ważną elementem właśnie labu jest przestrzeń, to jak zorganizujemy sobie przestrzeń, ona musi pracować. Labu też nie ma bez zespołu, nie ma bez ludzi, którzy mają różnego rodzaju kompetencje. To jest też bardzo istotne właśnie w mediach cyfrowych. Myśmy się natychmiast poddali po prostu z myśleniem w takich kategoriach, że jeden człowiek jest w stanie ogarnąć wszystko. No, najczęściej nauka, powiedzmy, humanistyka jest tak prowadzona, że jest jednoosobowo często prowadzona. Tak? Znaczy naukowcy piszą książki, teksty, podpisują je właśnie jednym nazwiskiem. To w mediach cyfrowych jakby nie funkcjonuje, tak? A już tym bardziej też w tym obszarze właśnie, gdzie mamy jakąś formę ekspresji, jeżeli te utwory właśnie są programowane. Tutaj najczęściej są to po prostu prace zespołowe, tak? Prace, w których po prostu pracuje kilka osób, które znają się na różnych aspektach, powiedzmy, tak? Więc tutaj na przykład wymieniłem parę osób jakby z ich jakby takimi afiliacjami, prawda? Ten taki core tego naszego zespołu to są właśnie osoby, które, powiedzmy, mają z jednej strony jakąś afiliację właśnie naukową, ale też są programistami i z którym polem ekspresji, z demosceną, literaturą elektroniczną, sztuką mediów są związani, czy z chiptunem. Mamy w zespole dwie osoby, które funkcjonują pod pseudonimami, prawda? Wręcz nie używają swoich nazwisk. To są artyści, prawda? To jest też ten model, którego właśnie się nauczyłem w Stanach Zjednoczonych. Tam po prostu artyści pracują w projektach naukowych, tak? To jest bardzo rzadkie tutaj, a właściwie trudne też do pomyślenia po prostu. Sam to wiem jakby z perspektywy, jestem kierownikiem tego zespołu, więc wiem, jak trudno jest po prostu
przekazać tą informację na przykład osobom już rozliczającym te projekty, jakby całej biurokracji, prawda, która tę polską naukę, która charakteryzuje tak mocno tę polską naukę, po co artyści są w ogóle w projekcie naukowym, tak, po prostu. No tutaj tak, oni pełnią istotną jakby funkcję. W ogóle zasadą tego naszego projektu naukowego jest wytworzenie dzieł cyfrowych, wytworzenie dzieł artystycznych, prawda, i opisanie tego procesu, w jaki sposób jakby to po prostu się odbywa. Tutaj pojawiają się nowe, że tak powiem, właśnie formy, ale mamy też na przykład zespół ekspertów i tutaj właśnie wymieniłem, może to nie dla wszystkich jest jasne, ale każdy właściwie ten komputer, ja ich tylko tak przebiegłem, bo oczywiście możemy kiedyś tutaj przyjechać i mówić w ogóle o tych komputerach, o jednym z tych komputerów, to jest też temat na osobne, nie wiem, wykłady. Każdy komputer to jest osobny świat, więc zaprosiliśmy do zespołu jakby ekspertów właśnie, którzy znają się na danym powiedzmy sprzęcie, bo to nie jest też takie, jeżeli ja mam w tym korze powiedzmy jeżmieja, który zna się na spektrum, to on właściwie Atari już nie dotknie, tak, po prostu, bo on się nie zna na tym Atari, to jest jakby zupełnie inna platforma, tak, która po prostu, do których właśnie mówię, trzeba zaprosić jakby kolejnych znających się na rzeczy. Bez tych ludzi właśnie, których tutaj wymieniłem, to laboratorium by nie powstało. Jednoosobowo tego, czegoś takiego się nie da w ogóle zrobić. To w ogóle można o tym po prostu zapomnieć. My oczywiście to wszystko robiliśmy jakby pioniersko, w sensie te osoby zostały zapraszane przez to, że ktoś kogoś tam polecił i tak dalej. Jakby, no to wszystko jest jakby cały czas, można powiedzieć, żywe. Są konkretne osoby, które zajmują się właśnie Amstradem, konkretne zajmujące się Amigą. To jest tak, że ktoś, kto się zajmuje 8-bitowym, tak zwanym małym Atari, to nie będzie się najczęściej zajmował właśnie Atari dużym, tak, 16 albo 32-bitowym, więc to była też pewna praca, która została wykonana, żeby ten zespół właśnie ekspertów, którzy znają się na poszczególnych platformach, po prostu zgromadzić. Bo jak mówię, dla naszego badania, dla naszego powiedzmy patrzenia też na media cyfrowe, to są po prostu sprawy najbardziej kluczowe, prawda? No i narzędzia. Mamy to jest ten trzeci aspekt, tak? Z jednej strony musimy mieć tą przestrzeń, musimy mieć team, musimy mieć zespół i musimy mieć właśnie narzędzia. Ja tu wymieniłem tylko kilka. Mamy cały taki duży dokument ze sprzętem jakby zgromadzonym. Zajęło przynajmniej 2 lata już teraz na gromadzenie sprzętu. I to jest, jak Państwo widzicie, to są platformy, ale też peryferia, które do nich się kupuje. One często bez tych peryferiów po prostu są, no mogą być użyteczne właśnie w muzeum. Mogą sobie postać, mogą sobie być wystawione. No i za każdą, jak mówię, tą platformą jest osobny świat po prostu też w tym, jak je dostać, jak je właśnie uruchomić. Atari Falcon przykładowo, no rzecz, którą strasznie trudno w ogóle kupić, tak, tego wyszło, właśnie nie zna się dokładnej liczby, mówi się czasem o 20 tysiącach, być może tyle egzemplarzy, więc no myśmy przez kilka miesięcy warowali na przykład na jakichś aukcjach, po prostu aż się to pojawi w takiej cenie, w jakiej jesteśmy w stanie to kupić. To jest strasznie drogi sprzęt. Więc te trzy elementy wskazałbym jako takie bardzo istotne właśnie dla takiego myślenia w ogóle o labie. Jeżeli ich nie ma, to właściwie nie mamy do czynienia z labem, tak? Powiedzmy, tak? Jeżeli nie mamy narzędzi, jeżeli nie potrafimy sobie tej przestrzeni, powiedzmy, jakoś zorganizować, wymyślić, że ona powinna wyglądać tak i tak, i nie mamy, powiedzmy, tego teamu właśnie, prawda? No tutaj ten team oczywiście został zgromadzony do wykonania poszczególnych, znaczy takich, a nie innych zadań. Jakby jeżeli planujemy inne zadania, będziemy oczywiście gromadzić inny zespół. I to, co jest, wydaje mi się, nowego, no my działamy ciągle jakby na styku humanistyki, technologii, nauki, kultury. To jest też forma komunikacji w nauce. Też nie mam czasu, żeby dzisiaj o tym mówić. To jest też osobny temat, czyli używanie raportów technicznych. To jest to, co chcemy tutaj w ogóle wprowadzić trochę w humanistyce, czyli właśnie w tym momencie te utwory, które robiliśmy, ja później pokażę je, zostaną opisane właśnie w formie raportów technicznych. Nie w formie takich właśnie klasycznych esejów, tekstów naukowych, ale w formie raportów technicznych. To jest ta forma komunikacji związana właśnie z laboratorium.
Jeżeli właśnie w MIT sobie, nie wiem, szedłem korytarzem i tam były różne laby, bo tam właśnie każdy naukowiec ma swój lab, tak? Czy oczywiście oni pracują w teamach. Przykładowo ten profesor, u którego ja byłem, w którym labie ja byłem, no on miał kilku właśnie artystów, kilku programistów, ktoś z biblioteki, plus jeden student. On przez jednego studenta, on miał jednego studenta przez 3 albo 4 lata, tak? Trudno sobie wyobrazić, tak jakby na polskie warunki, tak? Ja na przykład pracuję przez kilka lat na uczelni i nie wiem, mam przynajmniej 200 studentów rocznie, tak? To jest oczywiście niemożliwe, żeby te wszystkie osoby wciągnąć do pracy w laboratorium, tak? Mówię tu o skutecznym działaniu też, o tym, co powiedziałem na początku, że uczenie też może być elementem, tak? Powiedzmy, ważnym. Jeżeli rzeczywiście ten student, ten, którego właśnie tam poznałem na MIT, przez 4 lata był w takim laboratorium, to on po prostu kończąc je, miał wykonane kilka projektów. On po prostu naprawdę wychodził, że tak powiem, świetnie przygotowany do pisał kilka takich raportów z tych projektów. I jak mówię, te laboratoria w ten sposób się komunikują, że dajmy na to na zewnątrz, tak, przy drzwiach, te raporty się po prostu wystawia, tak, po prostu. W zasadzie, że ktoś może iść sobie po prostu zabrać je i przeczytać, czym się zajmuje dane laboratorium, prawda, czym się zajmuje dane, jakie są projekty zrobione na podstawie właśnie tych raportów technicznych, prawda, jako takie narzędzia właśnie w komunikacji, które się produkuje bardzo szybko po prostu, tak, wręcz na gorąco, robiąc jakiś projekt, tak. I teraz tak, gdybyście Państwo na przykład chcieli coś więcej sobie na temat laboratoriów poczytać, to jest niewiele tego, natomiast jest duży projekt prowadzony właśnie w Colorado. Lori Emerson, szefowa tego The Media Archaeology Lab, ale też inni naukowcy są w to zaangażowani. Z tego ma powstać właśnie to, co się będzie nazywało książka taka labowa. I oni zrobili na przykład właśnie wywiady z ludźmi prowadzącymi tego typu laboratoria. Na tej stronie, jeżeli Państwo wpiszecie tą stronę What is Media Lab, What is Media Lab, to można ją znaleźć. Są na przykład wywiady. Warto poczytać właśnie, jak ludzie te swoje laboratoria, to są głównie wywiady z ludźmi ze Stanów Zjednoczonych właśnie. Tutaj na przykład oni zrobili też ze mną wywiad właśnie, go nawet podpisali w taki sposób, Piotr Marecki of UBU Lab Poland, jakby tak w ogóle wyjątkowo, że w ogóle jakby ktoś z tej części świata, prawda? W każdym razie jest duży teraz projekt właśnie robiony naukowy na temat samych laboratoriów jako formy pracy właśnie w mediach cyfrowych. Tam jest około 60 wywiadów właśnie z osobami, które prowadzą te laboratoria. Dobrze, idziemy dalej. Skończyliśmy jeden temat, jakby laboratorium, idziemy w kierunku platform studies. To jest taka metodologia, którą my używamy. Na przykład w pracy w laboratorium to jest metodologia, którą używamy. Ja w ogóle jeden z takich moich celów to jest to, żeby ją w ogóle wprowadzić, żeby w Polsce ona się jakoś była mocniej aplikowana właśnie do badań nad kulturą cyfrową. Zdecydowanie to robimy z literaturą elektroniczną, ale też wydaje mi się, że to jest taka metodologia bardzo przydatna do analizy także innych jak mówię, pól ekspresji. No i czym to Platform Studies jest? To jest taka metodologia rozwinięta głównie właśnie przez Nika Monforta i Jana Bogosta, z dwóch naukowców, jeden z Georgia Tech University, a drugi właśnie z MIT, którzy powiedzieli jakby coś takiego, że w mediach cyfrowych nie liczy się tylko i wyłącznie jakby ten poziom, powiedzmy, właśnie ta powierzchnia dzieła cyfrowego, ale materialna platforma odgrywa gigantyczne znaczenie. Oni wyróżnili w ogóle pięć takich poziomów każdego dzieła cyfrowego. Ten pierwszy, taki najbardziej podstawowy, to jest to na przykład, no jeżeli czytamy książkę, to najczęściej nie opisujemy tego, że ją czytamy, nie wiem, w łóżku, czy w bibliotece, właśnie w buwie, czy w innym miejscu. To jest po prostu jakieś trochę nieznaczące. Natomiast w odbiorze dzieła cyfrowego, właśnie odbiór dzieła cyfrowego może mieć jakby znaczenie. Znaczy, są takie utwory cyfrowe, które się na przykład dmucha, których się dotyka, których się skroluje, których się skacze, tak? Których się, nie wiem, rusza swoim ciałem. Mówię tutaj na przykład o jakichś utworach na Kinecty, etc., etc.
to ma znaczenie po prostu. To jeżeli chcemy kompetentnie opisać jakiś utwór cyfrowy, dzieło cyfrowe, to powinno być także brane pod uwagę jako ten pierwsza warstwa. Następnie to, co na czym humaniści najczęściej się zatrzymują, tylko i wyłącznie opisują ten poziom, czyli interfejs, czyli to, co nam komunikuje to dzieło, prawda? Powierzchnia dzieła, to, co nam się wyświetla na ekranie, prawda? Często humaniści w ogóle nie wchodzą jakby głębiej, już można by powiedzieć, tak? Jak Państwo poczytacie najczęściej jakieś analizy gier na przykład, one się zaczynają na tym poziomie. Analiza narracji, analiza powiedzmy jakichś właśnie questów, osadzenie tego w jakiejś tradycji, w jakimś kontekście. To jest powiedzmy ten poziom. Platform Studies zachęca do jakby zagłębienia się, można powiedzieć, w dalsze warstwy. No i później jest oczywiście kod przede wszystkim. I to, co jest najważniejsze dla platformy, czy dla platform studies, czyli ta platforma. Materialna platforma ma po prostu znaczenie. Wokół tej materialnej platformy właśnie wykreowana została powiedzmy pewna kultura, tak? Ma to i historycznie należy to po prostu przebadać i należy właśnie przebadać to, w jaki sposób wokół tego wytworzyła się kultura. I to jest metodologia dla humanistów, tak? Takich humanistów, którzy właśnie pracują najczęściej w zespołach, tak? Powiedzmy, ktoś, kto ma jakiś właśnie background humanistyczny i pracuje, dajmy na to, w zespole z jakimś informatykiem, dajmy na to, świetnie sobie jest po prostu w tym właśnie aplikować właśnie platform studies do analizy. Jakby jeżeli na ten poziom kodu, na ten poziom właśnie platformy nie zejdziemy, badania nasze nad mediami cyfrowymi są po prostu bardzo zubożone, bardzo ograniczone, powiedzmy, tak? Ta metodologia to zakłada. Oczywiście jak to działa, także mogę odesłać, jest cała seria książek właśnie wydawanych przez MIT Press nad poszczególnymi platformami. Są badania nad poszczególnymi platformami. Ponieważ co się dzieje? No, te platformy mają pewne ograniczenia, prawda? I to jest bardzo znaczące po prostu poznanie tych ograniczeń, bo tylko wtedy możemy wykorzystać możliwości tych platform. Tak? Jak będziemy wiedzieć, ile kolorów wyświetla ZX Spectrum, to tylko wtedy jesteśmy w stanie, powiedzmy, nie wiem, tak zaprogramować dzieło, żeby ono na przykład złamało to ograniczenie, powiedzmy, tak? I to są, no, profesjonalnie to się określa właśnie constrainty, prawda? I powiedziałbym, że wiele osób, które właśnie kreatywnie podchodzi do mediów cyfrowych, uwielbia właśnie takie platformy, które mają najwięcej ograniczeń. Tak, bo te ograniczenia po prostu można je łamać, prawda? I one są tak strasznie widoczne. To jest wtedy takie wręcz namacalne, prawda? Że coś wyświetla na ekranie tylko i tyle na przykład znaków, tak? Powiedzmy. I nie jest w stanie tego zrobić więcej. Więc jak mnie Platform Studies mniej więcej tego typu podejście zakłada. To jest też takie podejście, to jest taka dosyć mocna, bym powiedział, polemika z McLuhanem, z tym jednym z najsłynniejszych, prawda, też trochę z Kittlerem, tutaj europejskim badaczem mediów, którzy mówili, że no my tak naprawdę ludzie jesteśmy podnóżkami technologii, prawda? Na tym polega ten determinizm technologiczny, prawda? Że technologie tak wpływają na nasze postrzeganie świata, że warunkują to postrzeganie świata, powiedzmy, tak? Na tym polega to doświadczenie płynące z lektury pism McLuhana, które wszyscy czytują, wszyscy powiedzmy zajmujący się mediami cyfrowymi cytują. McLuhan mówi, że jesteśmy podnóżkami jedynie, tak? Ludzie są podnóżkami jakby w mediach. Media się rozwijają i zmieniają nam, powiedzmy, patrzenie na świat. Podczas gdy Platform Studies zakłada właśnie, tak jak tutaj mamy w tym cytacie, negocjacje z platformami. Ludzie po prostu są kreatywni. Ludzie po prostu w różnych warunkach historycznych, w różnych kontekstach geograficznych po prostu różnie podchodzili do platform. Tak? Ludzie nie są, tak jak właśnie zakłada ten determinizm technologiczny, obojętni, ludzie nie są tylko właśnie poddani, nie są tylko tymi podnóżkami, ale też po prostu ludzie negocjowali po prostu z platformami. To jest podejście Platform Studies, tak? To jest jedno z najciekawszych właśnie podejść, jak ludzie byli kreatywni właśnie w kontekście badań nad platformami. I tutaj mam to, czym my się charakteryzujemy jako właśnie laboratorium, to jest to właśnie kreatywne podejście do sprzętu, kreatywne podejście do
hardware'u, tak? Jak mówię, w Stanach Zjednoczonych najczęściej to było podejście takie zamknięty box, kupiony w sklepie, postawiony i używany, prawda? Z najczęściej zamkniętymi po prostu zamkniętymi programami, po prostu skopirajtowanymi, które wyprodukowały korporacje, sprzęt został wyprodukowany przez korporacje. Natomiast nasze podejście, nasza archeologia mediów, nasza jakby świadomość tego, jak technologia się rozwijała w tej części świata, za żelazną kurtyną w okresie komunizmu, mówimy tu o latach 80., latach 90., polega na tym, że ludzie byli bardzo kreatywni, jeżeli idzie o sprzęt. I były platformy, które po prostu się klonowało. Na taką skalę, jak je nie znały inne części, powiedzmy geograficzne, prawda? Stąd też myśmy właśnie w labie zgromadzili, przede wszystkim zajmujemy się, nasz lab jest w ogóle zorientowany wokół jakby przede wszystkim komputera ZX Spectrum, brytyjskiego komputera, czyli wyprodukowanego na tym mitycznym zachodzie, który właśnie wschód, to działo się właśnie w Polsce, w Rosji, wcześniej w Związku Sowieckim, w Czechosłowacji, klonował po prostu. Ten komputer był na tyle tani, na tyle prosty, że powstawały setki klonów. Ja nie przesadzam, naprawdę setki klonów. Ludzie byli super kreatywni po prostu w tym, jak ten komputer po prostu można było właśnie skopiować i zrobić swój własny. Tutaj na przykład widzicie Państwo ZX Evolution, to jest jeden z takich najmocniejszych, powiedzmy, właśnie klonów, zbierający też inne klony właśnie ZX Spectrum, produkowane tylko i wyłącznie w Rosji. Tu macie Państwo na przykład Timexa i trackery właśnie, na których tworzy się muzykę, chiptune. I Timex to był znowu jeden z najpopularniejszych w Polsce klonów, ale ich było po prostu bardzo, bardzo dużo. My teraz właśnie z demoscenerami, z Jerzmiejem i z Hellboyem piszemy na ten temat monografię. Zrobiliśmy duże badania właśnie głównie w Rosji, ale też w Czechach i Słowacji, tu w Polsce, właśnie na temat tej platformy, na tego, jak ludzie byli kreatywni i są ciągle, ponieważ ciągle powstają klony tego komputera. W tamtym roku powstał, przepraszam, dwa lata temu powstał ZX na przykład Uno, w takiej niewielkiej, właśnie wyglądającej jak Raspberry Pi. Więc to się jakby ciągle dzieje. Bo to, co jest fascynujące w ogóle w tym, to jest to, że ta technologia ciągle żyje. Komputery, które są komercyjnie, no my się tu będziemy, tutaj mamy specjalistów od retrosprzętu, my często używamy takiego określenia komercyjnie martwe, prawda, bo one nie są sprzedawane, nie są produkowane od 80 któregoś tam, powiedzmy, czy 90 któregoś, ale są ciągle używane, ciągle powstają na nie prace, ciągle powstają na nie nowe programy. Tutaj Państwo też na przykład widzicie, właśnie jak mówię, my też skupiamy się na nowej kulturze. Tu mam na przykład, gram sobie w grę Bound, Bonsaia, też człowieka związanego z demosceną, ale na przykład to, na co tu chciałem zwrócić uwagę, klony, Pegasus, prawda? My w ogóle jesteśmy bardzo komputerowi, a nie konsolowi, jeżeli mowa tutaj o to, czym charakteryzuje się ta część świata, Polska też. Myśmy konsole mieli bardzo późno w porównaniu z Zachodem i to były klony. To nie były oryginalne konsole, tylko klony. Na początku lat 90. właśnie słynne Pegasusy. Tutaj na przykład mam dużo kartridży Pegasusa i w labie też mamy kilka właśnie samych konsol Pegasusa. I to, co też jako narzędzia gromadzimy, właśnie dużo jakiś kaset. Tutaj mam na przykład wydanie na dyskietce, na małe Atari gry tekstowe, Błękitne Nimfy. I teraz tak, ja bardzo to będę podkreślał. My się tego podejścia właśnie nauczyłem się przede wszystkim jakby w The Trope Tank, jakby zajęcie się tylko jednym polem ekspresji, ponieważ w mediach cyfrowych powstało, powiedzmy, kilka pól ekspresji, tak? Pola tutaj biorę to określenie z Bourdieu, prawda? Czyli pole to jest jakby pewien wycinek struktury społecznej, prawda? W której gromadzeni są aktorzy, którzy dążą do tych samych celów, tak? Takim polem może być kinematografia, takim polem może być, wiadomo, literatura, uniwersytet. Tych pól ekspresji mamy dużo. W obszarze mediów cyfrowych wykształciły się też takie pola, tak? To są, jak mówię, one gromadzą aktorów, ludzi, ale też instytucje, są też pewne imprezy, hierarchie i tak dalej, które są charakterystyczne dla danego pola. I teraz
I teraz, okej, tak się powiedzmy dzieje, że one się po prostu wytworzyły, mają, jak mówię, swoje właśnie hierarchie, swoich, nie wiem, bogów, swoje reguły właśnie, prawda? Ta słynna książka Bourdieu jest właśnie reguły sztuki. Tam są różne reguły wykształcone, prawda? I ludzie się po prostu tym zajmują. Ja od wielu lat na przykład uczestniczę właśnie jako naukowiec w tym polu literatury elektronicznej. Jestem, płacę składki, nie wiem, jeżdżę na konferencje, na festiwale, ale jakby pokazuje swoje rzeczy, swoje badania i tak dalej, i tak dalej. Jestem takim stuprocentowym, powiedzmy, afiliowany przy tym polu, podczas gdy na przykład mniej mnie zajmują, chociaż też jeżdżę gdzieś tam, jakby sprawdzam, co się dzieje w sztuce mediów, nie wiem, też jestem bardzo zaangażowany w demoscenę, mniej w gry, powiedzmy, mniej w to pole growe. Ale właśnie to podejście platform studies mówi nam, że ono jest dlatego ciekawe, moim zdaniem, że ono mówi, że tak naprawdę u podstaw tego wszystkiego jest to samo, czyli ta materialna po prostu platforma, tak? Czyli właśnie najciekawsze tu będą projekty się rodzić po prostu moim zdaniem właśnie na przecięciu, po prostu jak porównamy to, co się dzieje właśnie w polu gier z polem literatury elektronicznej, ze sztuką mediów, z demosceną i tak dalej. Bo jak mówię, u podstaw zawsze i tak będzie po prostu ta sama platforma, tak? Czyli jeżeli mamy Pegasusa, jeżeli on jest przede wszystkim wykorzystywany do gier, tak, do grania, do tłuczenia po prostu w gry, to na Pegasusie też powstaje sztuka, na Pegasusie też powstaje chiptune, na Pegasusie też powstaje demoscena i są też party organizowane, na przykład konsolowe. W Polsce też mamy party chociażby właśnie związane z tą platformą. Tak. I to wydaje mi się, że jest super ciekawe. I tego typu podejście do mediów cyfrowych staramy się, powiedzmy, jakoś tam realizować. Dlatego też właśnie, jak mówię, ten odpowiedni zespół jest do tego potrzebny, czyli to powinny być osoby z różnych właśnie tych pól ekspresji, prawda? Moim zdaniem, jeżeli zamkniemy się tylko właśnie w grach, jeżeli zamkniemy się tylko w świecie literatury elektronicznej, to będzie trochę bardzo zubożone po prostu. I w tych projektach przynajmniej, które, nie wiem, które jakoś ja jestem zaangażowany, to staram się po prostu na ile mogę właśnie otwierać i porównywać i, nie wiem, linkować te pola. To od wielu lat robię to na przykład właśnie z literaturą elektroniczną i demosceną, że staram się szukać właśnie, już parę lat temu napisałem na przykład taki raport właśnie Textual Demoscene, właśnie o tym, co tekstowego, co ciekawego dla na przykład literaturoznawców może być na demoscenie, jednej z takich najciekawszych i pewnie najbardziej świadomej właśnie świadomym świecie, powiedzmy, w tym obszarze mediów cyfrowych. Teraz kilka słów na temat literatury elektronicznej, bo w tytule obiecałem, że właśnie o tym polem się przede wszystkim jakby tutaj zajmę. Taka podstawowa definicja, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tej definicji na przykład nie zna, no to ta definicja jest z lat 90., ona jest bardzo ograniczona, ona ma takie uwikłania historyczne. Ona mówi, że to jest dzieło, powiedzmy, o jakichś wartościach literackich, które w jakiś tam sposób, nie wiem, ciekawy, wykorzystuje konteksty wnoszone przez stacjonarny lub podłączony do sieci komputer. No oczywiście dzisiaj ta literatura elektroniczna jest już po prostu traktowana zupełnie inaczej i powiedzmy wszystko co najciekawsze to w ogóle chyba odchodzi od tej definicji tak naprawdę. No jak mówię, to jest historycznie, to pole się wykształtowało przede wszystkim w latach 90., tak? No bo co jest ciekawe, komputery osobiste weszły do naszych domów właściwie w latach 80. I wtedy zaczęło się dużo tworzyć, zaczęło powstawać dużo sztuki. Wtedy powstały właśnie, wtedy powstaje demoscena chociażby, tak? Gry wiadome, to jest jeszcze wcześniej. Utwory literatury elektronicznej powstają nawet w latach 50. Mamy generatory tekstu jeszcze na te komputery mainframe z lat 50. Natomiast w latach 90. to wszystko się, powiedzmy, gdzieś tam zastyga, tak? To znaczy po prostu wtedy powstają instytucje, wtedy powstają konferencje, powstają właśnie to wszystko, co Bourdieu mówi, że jest polem, tak? Że tworzy pole. Powstają aktorzy, zaczyna się właśnie afiliować przy danym polu, powstają nazwy. Ta nazwa też nie jest doskonała, literatura elektroniczna, ale ona jest historyczna, tak? Na przykład widziałem, że Ula Pawlicka wydała książkę w Polsce, ona nazwała literatura cyfrowa tę książkę. No, nazwa historyczna jest właśnie literatura elektroniczna. Jakkolwiek niedoskonała, ona jest nazwą po prostu historyczną i dlatego jej po prostu używamy. I to przede wszystkim, jak to coś ciekawego moim zdaniem w literaturze elektronicznej, to jest właśnie tak jak Hales, Catherine Hales, ponieważ sama ta definicja została zaproponowana przez ELO, czyli Electronic Literature Organization, to jest taka organizacja,
która powstała w latach 90. w Chicago, później się przenosiła w wielu miejsc, ostatnio była w MIT, a teraz się przeniosła do Waszyngtonu, właśnie tam do stanu Waszyngton, do Vancouver, czyli tam gdzie jest właśnie to Electronic Literature Lab. I to jest jak Catherine Hayes, jedna z takich właśnie najbardziej uznanych badaczek, opisuje literaturę elektroniczną, że to jest taka strefa przygraniczna po prostu, tak? W sensie my musimy zaangażować bardzo wiele różnych kompetencji, bardzo wiele różnych narzędzi z różnych pól, żeby móc kompetentnie, nie wiem, czytać, ale też produkować, też tworzyć utwory literatury elektronicznej, tak? Jeżeli zostaniemy tylko w tym takim naszym klasycznym, powiedzmy, czytaniu tych utworów, nie wiem, właśnie analogowych, tak jak nas nauczono czytać utwory na przykład literackie, to jest zubożone, to się w ogóle mediów cyfrowych się tak po prostu nie da. No jak mówię, to jest taka pewna mutacja, tak? Po prostu są utwory, w których ważną rolę będzie odgrywała, nie wiem, przestrzenność, są utwory, w których ważną rolę będzie odgrywał właśnie kod. Jeżeli tych poziomów po prostu nie zanalizujemy, no to po prostu nasze czytanie, nasze postrzeganie tego tekstu po prostu będzie zubożone. Najczęściej właśnie, jak mówię, humanistyka zatrzymuje się na tym poziomie tej powierzchni, tego interfejsu, międzymordzia. Tak? Polacy przetłumaczyli w ogóle interfejs jako międzymordzie, prawda? No i oczywiście... pole literatury elektronicznej to jest kilka tysięcy ludzi zaangażowanych, co roku odbywające się konferencje, jak mówię, one jest takie dosyć mocno ustrukturyzowane, to znaczy po prostu płaci się składki, należy się wówczas, dostaje się różnego rodzaju, nie wiem, newslettery, masę różnych właśnie imprez się odbywa, powstają książki, jest masa książek, tu jest na przykład świeży podręcznik, który powstał w tym roku, w 2018 roku, bardzo dobry, bardzo ciekawy. Takie rzeczy do polecenia, to jest na pewno, oczywiście jak w forum mediów cyfrowych mamy różnego rodzaju bazy danych, więc na przykład tą najbardziej rozwiniętą to jest to Electronic Literature Knowledge Base. To się mieści w Bergen, na Uniwersytecie właśnie w Bergen. Jak Państwo widzicie, na przykład samych utworów, których tam jest, takich utworów właśnie... dzieł, tak? Dzieł literatury elektronicznej jest około 3000 skatalogowanych i jest około 12 tysięcy rekordów, jeżeli chodzi o literaturę na temat tych utworów, tak? To jest naprawdę całkiem sporo rozwijająca się nauka, powiedzmy, od kilku lat. To mi się troszeczkę zwinęło. Tutaj mam fragment takiej wizualizacji właśnie z tej bazy danych Scotta Redberga. Ten tekst się nazywa Scott, An Emerging Canon i powiedzmy próba budowy jakiejś klasyki, kanonu. Jak Państwo widzicie, z tych tysięcy dzieł wyszczególnione są na przykład kilka utworów. To są utwory pierwszej generacji, takie najbardziej klasyczne hiperteksty. Na przykład Afternoon Story, mająca zresztą polską wersję, Popołudnia pewna historia, czy Patchwork Girl. Natomiast te wszystkie połączenia to są utwory, prawda? Tutaj mamy jakby fokus na to, jak to wygląda. I są utwory, powiedzmy, mniej popularne, mniej opisywane przez naukowców, ale też oczywiście istniejące w tej bazie danych. Chcę zwrócić uwagę na to, że tych dzieł jest tysiące. Tych nowych dzieł, które powstają, są tysiące. Najczęściej właśnie ja od kilku lat jeżdżę na festiwale, na konferencje. To są najczęściej, nie wiem, po 200 nowych utworów, tak, powiedzmy, z takiego jednego festiwalu, po 20 nowych gatunków cyfrowych, tak. To jest po prostu przerażająca wiedza, która rośnie, przyrasta po prostu bardzo, bardzo szybko, tak. Tutaj na przykład gatunki, Scott Redberg właśnie w tym swoim tekście wyszczególnił, też żeby tak Państwu pokazać, jakby tego jest po prostu bardzo dużo i tak, żeby pokazać tą ilość, tą wielkość tego po prostu, tu wybrałem z jego tekstu, to w jaki sposób tagowali ludzie, którzy w tej bazie dawali te klasyczne, najbardziej klasyczne, powiedzmy dzieła. Takim czymś też takim... Jeżeli, powiedzmy, ktoś nigdy jeszcze wcześniej nie słyszał, nie używał utworu literatury elektronicznej, prawda,
jest w ogóle często, jak na przykład moi studenci przychodzą na zajęcia, to oni tylko słyszeli na przykład najczęściej o hipertekście. Tak? Pierwsze zajęcie zawsze jest tak, że opowiadają mi, że hipertekst, literatura elektroniczna to jest hipertekst. No nie, hipertekst to było w latach 80. i 90., tak? Jakby dzisiaj mamy tych gatunków setki, jak mówię. To warto sobie sprawdzić znowuż te kolekcje literatury elektronicznej. To są wybrane już przez naukowców, przez zespoły naukowców właśnie w 2006, 2011, 2016 roku najciekawsze utwory. To jest około 300 najciekawszych utworów. Jakby próba właśnie zbudowania kanonu tego pola ekspresji, tego pola właśnie ekspresji. Tak? I tutaj jeszcze właśnie ta część trzecia z zeszłego roku, ona jest o tyle ciekawa, że w niej znajdują się, w tych dwóch pierwszych były przede wszystkim utwory po angielsku. To jest ten świat w ogóle jest anglocentryczny i większość technologii powstała właśnie w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy, ale też no właśnie ta ekspresja jest też po angielsku. I to jest w pewnym momencie, myśmy właśnie powiedzieli, że dość, tak? W takim sensie wy zwłaszcza w Ameryce lubicie bardzo diversity, prawda, etc., etc. Nie można dalej tak działać, że wszystko będzie po angielsku po prostu, tak? Całe badania i ekspresja, powiedzmy, po angielsku. I w tym trzecim właśnie tomie jest kilka dzieł na przykład polskich, tak? Na około 100 utworów chyba 7 jest polskich. I to jest jakiś tam nasz wkład, bo jest kilku, powiedzmy, naukowców, artystów, którzy jeżdżą na te konferencje, uczestniczą w tym świecie, że włączono polskie utwory. Na przykład one rzeczywiście w języku polskim, powiedzmy, funkcjonują właśnie w tej bazie. Warto sobie to sprawdzać. Także te tagi, w jaki sposób każdy utwór jest opisany. No i krok dalej, mamy właśnie ten nowy fenomen. Media cyfrowe w ogóle jako dyscyplina to jest coś bardzo świeżego, bardzo nowego, tak? Właśnie mówiłem Państwu, lata 80. wejście komputerów osobistych, wcześniej wiadomo inne technologie. Później w latach 90. właśnie ukonstytuowanie się tych pól i ten taki skupienie się na tym właśnie świecie, jak mówię, centrum, tak? I od paru lat istnieje taki trend, można by powiedzieć, który się nazywa właśnie decentering digital media, czyli próba znalezienia czegoś, co jest na obrzeżach, próba czegoś oryginalnego, a najczęściej takich właśnie zjawisk, które nie mają miejsca w tym centrum, w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy, prawda? Ja tutaj z badaniami, ale to jest gdzieś, powiedzmy, robię w tym polu, tak? To znaczy po prostu w takiej skali międzynarodowej staram się pokazywać to, co się ciekawego działo za żelazną kurtyną, właśnie w latach 80., później w latach 90., kiedy nie było tego uderzenia właśnie Stanów Zjednoczonych, wręcz to, można by powiedzieć, było gdzieś tam przez różnego rodzaju właśnie mury, przez różnego właśnie rodzaju kurtyny niedobrze widziane. I jakie oryginalne rzeczy po prostu tutaj powstawały, tak? To jest ten trend. Tylko proszę pamiętać, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, nie wiem, Rosji i tak dalej, bo to dotyczy właśnie całego świata. To znaczy po prostu cały świat był w jakimś tam stopniu peryferyjny, półperyferyjny, jakkolwiek to nazwiemy, w stosunku do tego właśnie, jak technologię tworzono w Stanach Zjednoczonych i jak ona się później rozpowszechniała i w jakimś tam stopniu podporządkowany, w jakimś tam stopniu zdominowany wobec tego języka angielskiego. Więc tutaj nie tylko chodzi właśnie o Polskę, Rosję i tak dalej, tylko to są także kraje arabskie, to są także kraje Ameryki Łacińskiej, to są także Chiny, inne w ogóle alfabety właśnie niż łaciński, prawda? Więc to są te zjawiska właśnie, które powiedzmy nazywamy właśnie decentering digital media. Tutaj na przykład właśnie opis z wystawy, która miała miejsce właśnie w Bergen w Norwegii, w której na przykład pokazano właśnie pracę z Brazylii, z Peru, z Polski, z Portugalii, z Rosji, prawda? Ja też byłem jednym ze współkuratorów tej wystawy. To było bodajże w 2005 roku. Okej, dobrze, strasznie dużo gadam, więc może idźmy w kierunku właśnie już teraz tych dzieł.
To jest gra tekstowa In Nihilum Revertis, zrobiona przez dwóch demoscenerów, Jerzmieja i Hellboya, właśnie w naszym laboratorium. To jest gra zrobiona na komputer ZX Spectrum. I to, co jest też, wydaje mi się, z nią ciekawe, to oni sobie założyli zrobić taki old school, jaki można sobie wyobrazić. Czyli na ten jeden z najbardziej prymitywnych właśnie 8-bitowych komputerów ZX Spectrum, który ma bardzo dużo właśnie ograniczeń, stworzyli taką grę, która właśnie nie tyle chce te ograniczenia łamać, to oni właśnie chcą, powiedzmy, znając te limity, gdzieś je po prostu wykorzystać. To powstało w Assemblerze, jest dostępne właśnie na ZX Spectrum i na Linuxa, ale co jest bardzo ciekawe, zaczął się jakby taki cały szereg portów, prawda, tej gry. A jakby często ten port to jest w ogóle przeniesienie gry jakby do innego świata, zrobienie właściwie jej trochę od nowa, z nową grafiką, z nową muzyką, tekst właściwie się nie zmienia, prawda, ale i tu wymieniłem na przykład właśnie wymieniłem z ksywami ludzi, którzy podjęli się, powiedzmy, tego portowania tej gry. To też zamierzyłem, żeby pokazać Państwu utwory świeże, więc tu będą utwory tylko z 2017 i 2018 roku, czyli z tego roku. Proszę pamiętać, że na te retro platformy jakby ciągle powstaje nawet czasem po kilkaset rocznie utworów nowych, tak? Gier, właśnie jakichś utworów muzycznych, grafiki czy muzyki. Zebrałem też parę opinii. Zobaczcie Państwo, na przykład właśnie to chociażby dobrze pokazuje, że to jest coś zupełnie innego niż, nie wiem, świat literacki czy filmowy. Tam nie ma jakichś profesjonalnych recenzji, krytyków, ale są właśnie te opinie na forach. I zobaczcie Państwo, na co ci na przykład ludzie właśnie zwracają uwagę, tak jakiś trud programistyczny na przykład, prawda? Tutaj na przykład Kas, który właśnie tutaj też siedzi, to mnie bardzo ujęło, że on mówi, że właśnie... To jest gra tekstowa. No równie dobrze można byłoby powiedzieć właśnie, że kiedy znajdę czas, żeby poczytać tę grę. Nie, tutaj właśnie kiedy znajdę czas na nagranie, prawda? Czy tutaj na przykład, prawda? Wieczór na przykład mówi tam, że nie mam czasu, tak? Zarąbista muzyka z klimatem, prawda? Sama gra też, rewelacyjna robota, prawda? Jakby to są elementy, na które się po prostu jakby tutaj zwraca uwagę. Tu nie tylko tekst, powiedzmy, odgrywa rolę, ale właśnie ta praca też zespołowa, na przykład tu w tym przypadku mamy już mowę o porcie właśnie atarowym dla całego jakby zespołu. Czy to podkreślanie multiplatform. No, kto by nam, nie wiem, jeżeli wydamy książkę, kto by to podkreślał, po prostu takie, tego typu rzeczy. Podczas gdy w tym obszarze właśnie to się bardzo liczy. Czy wersja angielska, która też zbiera właśnie dużo takich właśnie opinii. Spróbuję teraz może tę grę uruchomić. Jak Państwo widzicie, ja mam tutaj współczesny komputer, natomiast spróbuję, znaczy odpalę to na emulatorze, czyli na tym komputerze będę starał się, powiedzmy, pokazać tą grę, tak? Z tego, co wiem, to mam to tutaj, literatura elektroniczna. I to jest, w tym momencie mi się otworzył komputer ZX Spectrum 48, natomiast muszę go zmienić jako... Select, muszę wybrać komputer ZX Spectrum 128. Powinna iść. Jeszcze damy. Tak, więc to jest właśnie od tego typu grafiki się zaczyna. Że dajmy jej przez chwilę właśnie copyright 2018.
Jak zawsze na demoscenie to jest super ważne, żeby właśnie wymienić wszystkich, którzy, nie wiem, pomogli, etc., etc. Może przejdźmy trochę dalej. I jak tutaj widać, właśnie jest dużo tekstu, tak? No ale ciągle muzyka też odgrywa ważną rolę. Powiedzmy, kiedy przechodzi się przez ten tekst, ta muzyka będzie, będą się co chwilę pojawiać grafiki, co chwilę będą się pojawiać jakieś takie formy właśnie wyboru, prawda? Zapraszamy. Tutaj na przykład mam właśnie do wyboru, nie będziemy oczywiście w tym momencie czytać tej rzeczy, rozważał, czy pytać ją. Tutaj mogę nacisnąć którykolwiek z tych wyborów i oczywiście zaproponuje mi inną wersję, powiedzmy, świata, tak? Etc., etc. Mniej więcej Państwo złapaliście jakby styl. Jakby nie mam czasu, mam jeszcze 15 minut, więc idę dalej. Idę dalej, żeby pokazać. Teraz pokażę Państwu na przykład port właśnie tej samej gry na komputerze Atari. Ona tutaj korzysta... Są tu atarowcy. A i na waszych też współczesnych komputerach jak najbardziej takie rzeczy po prostu można uruchamiać. I tu odpalam plik atarowy właśnie, czyli port tej gry, zrobiony właśnie przez już zupełnie innych ludzi, tak? Znaczy został Jerzmiej, natomiast jako autor tekstu, natomiast i muzykę zrobił już ktoś inny, Pinokio, i zaprogramowali ją Larek i Mono, tak? Grafika jest mniej więcej jest ta sama, chociaż też pojawiają się nowe rzeczy. I zobaczcie Państwo, jakby mamy jakby zupełnie inny już interfejs, tak? Powiedzmy. Dobrze, to króciuteńko właśnie, żeby tylko to pokazać. Idźmy dalej. Chciałem teraz właśnie tutaj obecnego na sali grę Kaza pokazać. Też jednego z naszych właśnie ekspertów. 07 zgłoś się, korzystając oczywiście z nawiązań jakby popkulturowych. To jest także gra tekstowa. Ona bardziej używa już parsera, już bardziej mamy bardziej zaawansowaną niż tylko to w tej wersji jerzmiejowej, która miała być, jak mówię, taka bardziej oldschoolowa. I co jest ciekawe, to jest utwór właśnie będący portem, znowuż ZX Spectrum, prawda? Podobnie jak w sumie w tamtym, jakby to ta wersja pierwotna, ten pierwszy świat dla tej gry, to jest właśnie ZX Spectrum, zrobiony przez animowego, przez właściwie, nie wiemy kto zrobił, ktoś się podpisał, po prostu Kuba Rozpruwacz, z tego co wiem, nie udało się do tej pory ustalić, kto jest autorem tego, i atarowcy właśnie przenieśli tę grę w 2017 roku, na 8-bitowe Atari. Także te gry będą zupełnie inaczej wyglądać. I to jest też ta kultura rodząca się wokół tego właśnie. Zobaczcie Państwo, jak na przykład to jest właśnie też własność naszego labu. Zbieramy też właśnie te wszystkie artefakty, które wokół tego są. Przykładowo takie właśnie duże pudełka, w których te gry są wydawane, i kartridże na Atari 8-bitowe właśnie, które z których można także to uruchomić. No i znowuż, tu mamy jakby te kilka pól. Z jednej strony mamy to, jest to część literatury elektronicznej, ale też jak najbardziej gier, a także demosceny, ponieważ te osoby są zaangażowane jakby w demoscenę. Na największym party atarowym odbyła się premiera też tej gry. Spróbujmy też to pokazać. Tu mamy wersję tworzenia w ten sposób ZX Spectrum.
A, dajmy jakiś triple size. Tu mamy tego typu właśnie rozpoczęcie, grafikę, muzykę. ZX Spectrum często w ogóle nie jest traktowany jako taki poważny komputer. To jest jakieś, taka wręcz jak zabawka, powiedzmy, dla dzieci z tą właśnie małą ilością kolorów wyświetlanych, z tymi niewielkimi po prostu możliwościami. To jest tak jak właśnie w naszej książce ZX Spectrum piszemy na samym początku właśnie, że często w tych zestawieniach ZX Spectrum, na przykład roczne zestawienia, co się udało osiągnąć na ZX Spectrum, ZX Spectrum jak funkcjonuje, a że też super, że na takim prymitywnym komputerze jak ZX Spectrum coś tam udało się osiągnąć, prawda? Okej, też nie mam czasu, żeby się mocniej w to zagłębić, ale spróbujmy jeszcze może pokazać tą grę w wersji Kaza, czyli na Atari. I on pójdzie bez żadnych rozszerzeń, prawda? Znowuż pulpit. A może to rozszerzę. Te duże instytucje udało się zaangażować, jak Instytut Pamięci Narodowej, na przykład właśnie do realizacji tej gry. Ta gra jest wydana przez Retronix, jedną z takich firm profesjonalnie zajmujących się właśnie wydawaniem tego typu rzeczy, ale też sprzedażą sprzętu, czy na przykład okablowania, etc., etc. Tu mamy właśnie tą wersję na komputery Atari. I to mniej więcej działa tutaj. Oczywiście, czy starczy ci odwagi, aby podjąć tę trudną grę? Tak, starczy mi, wciskam T. No i tu mamy... Stoisz przy polnej drodze. Wciskam T, czyli traktor. Na rogatce stopuje cię patrol drogówki. Zrobiłem to specjalnie, żeby bardzo szybko przez tą grę przejść. Jest też taki motyw, że możemy ją właśnie dosyć szybko przejść. To wszystko są rzeczy dostępne. Oczywiście można sobie spróbować zamówić z Retronix właśnie taką wersję kartridżową, jaką pokazywałem. Jeżeli Państwo macie właśnie komputery 8-bitowe, wówczas można sobie to na takich komputerach po prostu odpalić. Teraz troszeczkę jeszcze o tych powiedzmy utworach, których ja sam byłem zaangażowany i takim podejściu powiedzmy do eksperymentu. Ja w ogóle mi jest bliskie właśnie takie traktowanie eksperymentu jako pewnego też projektu naukowego, powiedzmy, tak? Jako czegoś do złamania pewnych barier, jako przekroczenia pewnych barier. W ogóle literaturę eksperymentalną tak na przykład traktuje jako coś, co przesuwa pewne granice, powiedzmy, tak? Które do tej pory nie były przesunięte. I też większość tych rzeczy w ogóle moim zdaniem realizowane są właśnie z tych laboratoriów, o których mówiłem, z naszego laboratorium, realizowane jest jakby w duchu czegoś, co się nazywa trzecia kultura, czyli to jest ten Berkmanowski, to połączenie właśnie nauk ścisłych i nauk humanistycznych, prawda? To jest odwołanie się do tego słynnego hasła, właśnie dwa światy, tak? W których jeden nie przenika do drugiego, prawda? Trzecia kultura, powiedzmy, zakłada to, że uda się właśnie ludzi, nie wiem, zaawansowanych w pewne nauki ścisłe, technologie, informatykę także, na tyle połączyć, powiedzmy, nie wiem, z właśnie polem humanistyki, które posługuje się też jakimiś osobnymi językami, te języki ze sobą nie rozmawiają, więc trzecia kultura, powiedzmy, realizowana właśnie w takim modelu laboratoryjnym ma coś takiego zrobić. I powiedzmy, taki pierwszy projekt, który zrobiłem właśnie będąc w MIT, w tym laboratorium, to był taki utwór literacki na wlepkach. Myśmy wyprodukowali około kilkuset wlepek i rozklejaliśmy je na całym, one tak mniej więcej wyglądały.
Czyli tutaj bardzo niewielka ilość tekstu się mieści, jest QR kod, jest jakiś obrazek. Idea była taka, że w Krakowie był taki pisarz Jan Stoberski, który tym się charakteryzował, że wszędzie chodził pieszo, nie używał komunikacji miejskiej, nie używał żadnych samochodów, wszędzie jak mówię po prostu pieszo i właściwie nie opuszczał Krakowa. Mieszkał po prostu w Krakowie w okresie PRL-u, zmarł w latach 90. Ja powiedzmy zrobiłem jego biografię, napisałem jego biografię, natomiast postanowiłem ją opublikować właśnie w taki sposób, że na całym świecie, właśnie w postaci takich wlepek, czyli człowieka, który nie opuścił Krakowa, postanowiłem jakby wysłać na cały świat. I rzeczywiście rozklejaliśmy te wlepki, powiedzmy, no w bardzo różnych, tutaj akurat nie w Teksasie, na różnych słupach, nie wiem, lotniskach, etc., etc. Po prostu bardzo wiele osób było zaangażowanych ze strony właśnie Hartu. Można było sobie ściągnąć te wlepki, wydrukować. Wiele osób też to robiło, albo rozsyłaliśmy, albo osoby, które gdzieś wylatywały, wyjeżdżały, powiedzmy, właśnie robiły to w ten sposób. I ostatecznie na kilku kontynentach udało nam się to rozkleić. Te QR-kody były po to, żeby można było sobie odpalić link do strony i całą tą biografię, jeżeli ktoś by się zainteresował, nie wiem, w Australii, czy w Dubaju, czy w Teksasie właśnie Jasiem Stoberskim, tym krakowskim pisarzem, to mógł sobie wejść. Pokazuję to Państwu dlatego, żeby Państwu pokazać, że to jest jakiś rodzaj literatury elektronicznej, wchodzącej w jakiś eksperyment, prawda? To nie musi być tylko i wyłącznie, nie wiem, właśnie dzieło stricte komputerowe. To może być dzieło, które właśnie, jak tutaj jest takim, korzysta z takiego, jest taką narracją dystrybutywną. To jest po prostu rozrzucone fizycznie na cały świat, powiedzmy, tak, na cały glob. Taka, powiedzmy, była idea, żeby właśnie tego człowieka, który tego jednego miasta nie opuścił, powiedzmy, zrobić i jakby opowiedzieć o nim na skali globalnej, a też zaangażować to, czym się charakteryzują media, prawda, czyli to participatory culture, czyli że angażujemy wiele ludzi, wiele osób, powiedzmy, do realizacji, że nie mamy tego jednego autora, który gdzieś tam przemawia, tak. Teraz chciałem trochę więcej czasu poświęcić właśnie tej, no, to jest nowa rzecz nasza, którą zrobiliśmy. Też tutaj jest współautor tego projektu. To się nazywa RoboSolucja. I to ma dwie wersje. Powiedzmy, jedna wersja jest elektroniczna, a druga wersja jest książkowa. I to jest generator tekstu, czyli to jest program, który generuje tekst. Jest algorytm napisany właśnie w Turbo Pascalu przez Bociana, czyli człowieka z demosceny, robiącego gry głównie, który generuje tekst, powiedzmy, literacki na Atari 8-bitowym. No i to mamy znowuż połączenie. Literatura elektroniczna, demoscena, gry. Utwór jako pierwszy został pokazany właśnie na party atarowym, na Silly Venture w Gdańsku. Ale co myśmy zrobili? Ten tekst, znaczy Atari nie miało tyle pamięci, żeby spamiętać ten tekst, więc ja go przepisałem, w sensie jedną z wersji wygenerowanych, bo on oczywiście generuje masę wersji. I co zrobiliśmy? Zrobiliśmy z tego wersję książkową, ale też na Atari. Czyli po prostu użyliśmy tylko i wyłącznie komputera Atari, żeby zrobić okładkę i żeby zrobić skład tekstu. Użyliśmy tutaj takiego programu właśnie Kroll, który odpowiadał za skład. Złożył to na Atari TT, na Kalamusie, na takim programie, który wystartował w 1987 roku. A Kas, tutaj siedzący, właśnie zrobił okładkę na Atari ST, a właśnie na ST chyba. To mniej więcej tak wygląda, że na Atari właśnie 8-bitowym generuje się tekst, który ma być, powiedzmy, takim walkthrough, taką solucją. Właśnie mi się strasznie spodobało to słowo solucja. Tu mamy oczywiście, jak widzicie Państwo, też polskie w ogóle joysticki. To jest bardzo ciekawe, że ta firma, która produkuje te joysticki, do dzisiaj je po prostu produkuje. Ale też mamy, jak widzicie, ten właśnie lotarkowy element, o którym mówiłem wcześniej, czyli taki emulator stacji dysków. To jest ten biały z niebieskim wyświetlaczem sprzęt. I to się i tu właśnie chcieliśmy wykorzystać, powiedzmy, coś, co jest bardzo lokalne. I wzięliśmy grę Robbo, jak widzicie, 89 rok, zrobioną na małe właśnie Atari. Powiedzmy, za tym stoi cała kultura, dlaczego Atari, tak? Bo Atari było i jest jakby jednym z najważniejszych w ogóle komputerów tutaj właśnie dla tej części świata, dla Polski, tak? I o tym by dużo opowiadać,
Dlaczego tak się stało? Wynikało to z naszego zacofania technologicznego głównie. Tak? W takim sensie świat już przestał używać to Atari 8-bitowe. Zapakowano je w nowe opakowania, tak? I wysłano je po prostu do kraju właśnie gdzieś za żelazną kurtyną. Wtedy akurat Jack Tramiel, czyli Jacek Trzmiel, przejął Atari, jakby można było, miał kontakty tutaj w tym świecie, powiedzmy, można było to zrobić. I Polacy nakupili sobie tego Atari i w momencie, kiedy Zachód już, powiedzmy, nie produkował za wiele nowych rzeczy na to Atari, ono było strasznie drogie, też przy okazji, to Polacy po prostu ciągle robili właśnie całą kulturę wokół tego, tak? Znaczy robili programy, robili magazyny, robili wiele czasopism, etc., właśnie wokół Atari. Między innymi właśnie jeden z geniuszy uważanych za geniuszy tutaj tej lokalnej kultury cyfrowej, Janusz Pelc, zrobił grę, podobno ucząc się do matury, gdzieś na Podkarpaciu, w jakimś niewielkim po prostu mieście, tam była tylko chyba skrytka pocztowa po prostu podana i zrobił jedną z najpopularniejszych gier właśnie na 8-bitowe Atari. I ta gra ma najwięcej, chyba nie ma porównania, jakby takich remiksów, nowych przeróbek, po prostu tutaj z Atari Online mam kilkadziesiąt zaledwie tych przeróbek. To wszystko można sobie ściągnąć, wszystko można sobie odpalić, nawet na takich emulatorach właśnie jak ja tutaj używam. Powstaje też dużo nowych takich przeróbek też tej gry. Właśnie tu mamy jedną z takich, powiedzmy, artystycznych podejść, to jest też siedzącego tutaj Kaza, właśnie Glut. Tu jak widzicie, po prostu jest zupełnie inna postać, zupełnie ona ma inne zadania, tak? Bo robot to jest robocik, który musi się tam, powiedzmy, przejść przez kilka planet. No, tutaj mamy jakiegoś diabełka, który, powiedzmy, zbiera właśnie butelki. Jakby. Proszę? Aureola, niech tak będzie, tak? Chodzi mi o to, żeby pokazać, że to była gra, która rzeczywiście bardzo mocno kulturowo działała i działa do tej pory, bo do tej pory się te przeróbki po prostu pojawiają. I to, co myśmy zrobili, właśnie to jest duże party atarowe, największe w ogóle tutaj w Europie, nie wiem czy na świecie, to gromadzące około 400, powiedzmy, osób. Proszę? I tam zrobiliśmy, powiedzmy, premierę tego. Tu mamy inne partie, na przykład na ZX Spectrum, żeby Państwu pokazać, powiedzmy, w jakim to się odbywa. To jest Nizhny Nowogorod i partia nazywa się Die Halt. Ale idea była taka, żeby napisać właśnie walkthrough, takie, po polsku się nazywa solucja, ja strasznie lubię to słowo, solucja, taki walkthrough na taką 8-bitową grę. I teraz, bo te walkthrough się po prostu pisze, tak? Albo się nagrywa na YouTubie przejścia przez grę, prawda? To jest jeden z gatunków też w ogóle cyfrowych. I teraz jak zacząłem właśnie oglądać dużo tych i jest bardzo dużo, bo Robo wbrew pozorom jest grą bardzo skomplikowaną. I to jest bardzo dużo właśnie takich solucji na internecie, na YouTubie, ale zawsze bez tekstu. One są po prostu, jest tylko gra, tak? Jest muzyka jakaś, powiedzmy coś w tym stylu, ale nie ma tekstu. I wyobraziłem sobie, bo najczęściej właśnie na tych party atarowych, na które też jeżdżę, widzę właśnie, nie wiem, ludzi w moim wieku, 40-latków, czy starszych, czy młodszych, którzy tną 3 dni na przykład właśnie jakieś takie gry 8-bitowe. I wyobraziłem sobie właśnie, powiedzmy, gdyby opisać ten proces, który oni jakby wykonują, tak, po prostu, czyli że oni tym tak naprawdę tam, te możliwości masz takie, prawda, że przesuwasz joystick do góry, w lewo, w dół, prawda, i tam masz, powiedzmy, tych wrogów, jakieś latające oczy, nietoperze, co tam jeszcze i tak dalej, prawda, i zrobiliśmy właśnie taki generator, pokażę to Państwu jeszcze, który później właśnie był podstawą tej książki atarowej. To mniej więcej wygląda w taki sposób. I też właśnie program zrobił Bocianu, a muzykę zrobił Lisu. To są właśnie te ksywy, które są na scenie.
I to chciałem to zrobić jako taki właśnie program, jako taki utwór cyfrowy właśnie o demoscenie też. To, co się dzieje właśnie na takim party, że ci ludzie właśnie jedzą chipsy, palą papierosy, piją piwo, prawda, i grają w tego robocika, powiedzmy, tak. I też taka idea była, żeby zrobić właśnie taką literaturę ambientową, tak, czyli taką literaturę, która jak muzyka ambientowa nie jest po to, żeby jej słuchać, tylko ma wypełnić otoczenie. Tak samo ten utwór, powiedzmy, trwa 56 minut, bo tyle jest planet właśnie w Robbo, 56, więc dlatego mamy 56 minut i tutaj generator, powiedzmy, generuje właśnie te zdania i przetykane to jest tym, co z YouTube'a społeczność atarowa właśnie pisała o tej grze, na przykład tamte gry miały duszę i naprawdę tęsknię za moim Atari 65XE, grami na kasetach, klubem komputerowym w mojej wiosce, tak? I tak dalej, i tak dalej. I to tak będzie szło przez godzinę. To jest właśnie taki utwór, żeby go postawić gdzieś właśnie, postawić go w tle i niech sobie on po prostu idzie, tak? Jakby nie do czytania właśnie. W sensie on nie jest, to nie jest rzecz, powiedzmy, do czytania. A też idea była też taka, nie wiem, czy Państwo znacie takie określenie killer apps, czyli to jest takie określenie, powiedzmy, na to, jak działa dzisiaj technologia, że technologia oparta jest na przyspieszeniu, tak, jakby korporacje się prześcigują, żeby powiedzmy zabić sprzęt, który jest jeszcze absolutnie sprawny, prawda? Myśmy tu chcieli udowodnić, że komputery, które są, znowuż mi atarowcy tutaj zniszczą, zaraz przyjdą, które są martwe, powiedzmy komercyjnie rzeczywiście od 30 lat, że na nich da się zrobić książkę, tak? Pełną książkę właśnie, prawda? Ludzie w ogóle posłałem ją do druku, prawda? I w ogóle tam od razu telefon, że szacun, książka Atari i tak dalej. W ogóle, czyli ktoś tam w tej drukarni po prostu był też miał Atari. Ale nie było ani jednego błędu. Rzeczywiście po prostu te programy, ta cała technologia właśnie, żeby dzisiaj wydrukować książkę, jak najbardziej po prostu działa także ze sprzętem właśnie, jak mówię, który przestano produkować gdzieś na początku lat 90. I z programem, który jest z 87 roku. Tu mówię o Kalamusie. To jest taki kultowy, legendarny w ogóle program. W tej książce Atari zresztą zamieściliśmy takie duże właśnie posłowie konsultowane właśnie z atarowcami, między innymi właśnie o tych kulturowych aspektach Kalamusa, jakby te wszystkie te elementy tam po prostu grają rolę właśnie w takim kluczu platform Stalizm. Na przykład zobaczcie Państwo tutaj właśnie porty na inne platformy, to już nie to samo, bo Robo było portowane właśnie na większość platform, łącznie z komórkami, ze współczesnymi właśnie nowoczesnymi programami, tak? Tak wygląda właśnie okładka, cała zrobiona właśnie na Atari. I taką, powiedzmy, mamy też czwartą stronę okładki, też zrobioną oczywiście na Atari, właśnie, że jest to zrobione, na którym Atari można tekst wygenerować, albo na którym Atari był zrobiona okładka i na którym... Zrobiliśmy to w takim teamie właśnie. Bocianu, ten największy, on zaprogramował to. Krzysztof Kaz-Ziębik zrobił okładkę. Kroll to jest ten z mikrofonem, który robi tutaj wykład o historii demosceny komputerów Atari 1632. On złożył tę książkę, ja powiedzmy gdzieś tam ten tekst opracowałem. Tak na przykład wyglądał program Inkaust. To jest polski program do dzielenia tekstu i do... A tak wyglądał skład na przykład tej książki właśnie na programie Kalamus. Tak? Chciałbym powiedzieć, że nie ma dzisiaj na PC programu, który mógłby podskoczyć Inkaustowi. Ma takie mrowie funkcji. To są atarowcy. Że po prostu nie ma takiego programu. Mhm. W każdym razie rzeczywiście przeszło to przez te programy. Z którego roku jest Inkaust, pamiętasz? To był jakiś przełom 80-90. Mhm. Miał tam problemy z dzieleniem wyrazów. W każdym razie na przykład Kroll właśnie, który składał ten tekst, bo ja się pytam, kiedy możemy go słać do drukarni, i to była tak gdzieś 13, a Kroll mówi, no włączyłem właśnie generowanie PDF-a, wieczorem ci podeślę. Rzeczywiście około 5 godzin generował 50-megowego PDF-a Atari TT. Po prostu strasznie mi się... PDF jest bardzo takim dziwnym
formatem pliku, on jest bardzo zapresowany i po prostu na starszych komputerach to jednak troszeczkę przesada jest generować akurat PDF-a. To już generować cokolwiek innego, a jest do wyboru dużo rzeczy. Dobrze, pominę następne rzeczy, natomiast tu jeszcze te rzeczy, o których mówiłem, trochę będą w moich książkach, które się ukażą w tym roku. Jedna to jest Gatunki cyfrowe, instrukcja obsługi, to wydane zostanie przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest taka historia mówiona gatunków cyfrowych właśnie w Polsce. Zrobiłem rozmowy z właśnie twórcami poszczególnych gatunków, tam jest 10 rozmów, i z monografią właśnie między kartką a ekranem, cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce, też się ukaże w tym roku. I dzięki za uwagę. I jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo chętnie, albo jakieś komentarze, to bardzo chętnie odpowiem.